Chciałam Wam tutaj chwilę zająć, bo jest taka sprawa, że jak pewnie wiecie, przygotowujemy się wraz z Kosią i Damianem do Jura Triathlon. I w związku z tym chciałam się z Wami podzielić pewnymi moimi przemyśleniami, ponieważ ja będę również jechała na rowerze. I wczoraj wybrałam się na taki rekonesans. Pojechaliśmy z moim mężem w to miejsce właśnie, w jakim się odbywał ten wyścig. No i spróbowałam sobie przejechać tą trasę. No, pomijając już to, że upał był podobny jak dzisiaj, to no, można powiedzieć, że trochę zderzyłam się jednak ze ścianą. Z wieloma ścianami podjazdów jurajskich, tak naprawdę. I miałam takie myśli, po co mi to w ogóle? Po co mi to jest, nie? Że jak jeżdżyłam pod kolejne góry, to po prostu takie myśli mi przychodziły, że to jest bez sensu, że w ogóle ja jeszcze nie jestem w żadnej formie, że praktycznie co ja potrafię, nic nie potrafię. Kiedyś to miałam formę, teraz już jej nie mam i tak dalej. No i taki cały dzień miałam w takim klimacie właśnie różnych dziwnych myśli. Ale potem przyszło do mnie to, że przecież ja nie robię tego dla siebie. Że to jest najważniejsze w tym, że właśnie ja nie robię tego dla siebie, tylko robię to po to, żeby każdy, kto mierzy się z różnymi niedomaganiami po jakiejkolwiek transplantacji, który mierzy się z tym, że przychodzą wspomnienia, które mówią nam, że kiedyś to było, kiedyś to miałam formę, kiedyś to było super i tak dalej, i to już nie wróci prawdopodobnie. Takie myśli przychodzą, mi przychodzą, więc myślę, że również wielu osobom także. Ale wiecie co? Najważniejsze jest to, żebyśmy robili coś małymi krokami właśnie. To też do mnie dotarło, że naraz nic się nie da, nie? Tak samo jak dochodziliśmy do zdrowia, tak samo jak wiecie, każdy dzień to była walka o to, żeby w ogóle postawić kolejny krok. Tak teraz właśnie takie momenty, takie możliwości, jakie mamy, możliwości udziału na przykład w takich zawodach, gdzie wiele zdrowych ludzi nie weźmie w tym udziału, bo nie mają wiary w siebie, jakieś tam jeszcze inne presje wchodzą. Także najważniejsze w tym wszystkim jest to, żebyśmy właśnie w takich kategoriach sobie to uzmysłowili, że tak jak ja sobie to uzmysłowiłam, że po pierwsze, nie robię tego tylko dla siebie, bo robię to też po to, żeby pokazać osobom, które są w jakiejś ciężkiej sytuacji teraz, które albo czekają jeszcze na przeszczep, albo są po jakieś przechodzą bardzo trudne chwile, bo są takie osoby, które znam, że ja to wszystko, co teraz robię, ten wysiłek cały, który wkładam, a jest on ogromny, to jest ogrom wysiłku dla mnie. Robię to z myślą o tych ludziach, żeby oni dostali taką dawkę wiary, dawkę nadziei, dawkę jakichś pozytywnych myśli, że wiele rzeczy jest naprawdę możliwych. I nawet wbrew temu, co często pokazuje nam nasze ciało, to wiele jesteśmy w stanie przejść, wiele pokonać, wiele ograniczeń przesuwać stopniowo. Także chciałam się tym z Wami właśnie podzielić.